Proszę Państwa, no edukacyjnie, dydaktycznie, psychologicznie, specjalnie i zwłaszcza na przykładzie tej pożyczki, zaliczka, widać, jak oni kłamią, jak oni kręcą. Ale jak Państwo w to wejdziecie, to mówię jeszcze raz, oni Wam dadzą 100 zł, potem może więcej, czyli 300, potem 500, a potem wcale. Spłacicie elegancko, spokojnie i potem nie dadzą Wam już nic, wypną się do Was, bo już skorzystali z tej lichwy, a dla nich tak do 200 zł za te 500 zł plus miesięcznie to wystarczy. Tak z każdego po trochu zaliczka pozbiera, a 2000 to nikt nie dostał i nikt na oczy tu 2000 nie zobaczy. A poza tym, jeżeli ktoś zarabia 15 tysięcy, 17, to i tak mało kto, ale gdyby, to po co takiemu komuś 2000 brać, prawda, z łaski. No, także widzicie, jest to psychologiczny ślad, który po sobie pozostawia zaliczka, świadczący, że oni kręcą, po prostu kłamią, te żywe oczy. I to wcale nie trzeba być dobrym psychologiem, żeby to zauważyć. Jak oni postępują kroczek po kroczku. Już myśmy to sami na sobie sprawdzili, doświadczyli, bo zawsze my sprawdzamy, jak Jezus Chrystus za wszystkich ludzi, żeby wszyscy wiedzieli. A internet internetem, ale są tacy oszuści, którzy wykorzystują dojście do internetu i to, że ludzie tu zaglądają i kogoś nabrać. To jest typowe zresztą dla Warszawy. Ja nie wiem, szatan jest bogiem w ogóle świata całego tego złego. Także zaliczka w sensie negatywnym, bo zaliczka, gdyby to była w sensie pozytywnym, to cokolwiek byś zrobił dla Jahwe, to on ciebie weźmie pod uwagę, jeżeli chodzi o ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus za wszystkich. To więc może ci trochę Bóg przebaczy, potem może więcej ci przebaczy. No ale ta zaliczka u Jahwe, u Pana Boga, to coś znaczy, jest szczera. A tutaj, jeżeli te zaliczki są lichwiarskie, nieszczere i tylko aby kogoś nabrać, kręcą, no to po co w to wchodzić? Trzeba pójść do szpitala psychiatrycznego na Gruzińską 6. Proszę Państwa, śniadanie darmo, obiad darmo i dyskusje, abyś się mógł nauczyć żyć w grupie, że nie jesteś sam, że są jeszcze inni ludzie, że nie możesz decydować sam, bo ktoś obok ciebie siedzi i musisz wziąć go też pod uwagę. To po pierwsze, po drugie, żeby ludzie nie byli stadni, tak jak tutaj stanność Kościoła katolickiego, stanność tych wielkich sekt. Jezus powiedział, wąska jest droga, ciasna brama, która prowadzi do życia wiecznego i że niewielu jest tych, którzy ją znajdują, Mateusza 7, 13, 14. Czyli to, co mówił Jezus, o to, co jest od pogaństwa, to jest całkiem co innego. Albo nas tak dużo, albo nas tak dużo. No to jak dużo, no to gdzie kucharek 6, to nie ma co jeść.